Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 5 werset. Tak, Pan Jezus jest światłem w ciemności świecącym. Jest centralną postacią holenderskiej sztuki, osoba malarza o nazwisku Rembrandt. Rembrandt Harmeson van Rijn, żyjący w latach 1606-1669. Płótno dla niego było jak scena, na której umieszczał pojedynczo albo grupowo swoich towarzyszy. Malował portrety, krajobrazy, biblijne sceny i ciągle na nowo sceny z dnia codziennego. Około 1642 roku namalował studenta siedzącego przy stole w blasku świecy. Widzimy młodego człowieka, który z zadumą podpiera czoło. Przed sobą ma otwartą książkę. Świeca jest dla niego jedynym źródłem światła i sprawia, że obraz jest pełen napięcia. Wydaje się, że ze wszystkich stron nacierają na młodzieńca ciemność i zimno. Prawie można odczuć, że nie jest w stanie się skoncentrować. Jednak świeczka daje światło i przenika ciemność. Jakże inaczej było w przypadku Pana Jezusa Chrystusa. On świecił jako światło w ciemności. Jednak ta ciemność pozostała nadal ciemnością. Pan Jezus przyszedł do swojego własnego ludu, który na podstawie pism Starego Testamentu mógł go rozpoznać, jednak nie znali go i nie chcieli go poznać, jak to mówi Ewangelia Jana w 1 rozdziale, 10 wersecie. Ludzie ponad wszystko chcieli być w jego świetle radosnymi, chcieli, by Jezus ich uzdrawiał, by dawał im jedzenie, nie wierzyli w niego. Ich odrzucenie było tak wielkie, że żadne światło się nie przebijało. Mimo światłości, ciemność pozostała ciemnością. To, co fizycznie jest niemożliwe, duchowo jest jak najbardziej możliwe. Przez około 2000 lat człowiek w swojej istocie się nie zmienił. Wielu korzysta z chrześcijańskich wartości, ale odrzucają Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego nie ma co się dziwić, że w ich życiu jest ciemność. Gdyby tylko wiedzieli, jak cudowne jest mieć światło życia. Pan Jezus jest światłem życia. Jednak do tego trzeba uwierzyć w Jezusa i iść z Nim, i iść za Nim, jak mówi Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 12. Tak, Pan Jezus jest światłem w ciemności, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła, jak mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 5.